Beta, Lino Beta. Siema, hejo! Jaki motocykl najlepszy jest do nauki jazdy na kole? Czyli Willy. To już zaraz wam mówię, jaki jest najlepszy. Przede wszystkim sprawny. O kurde, orę wylądował. Co to tak walczy za ptak z wiatrem? Jakiś fajny, coś szuka, to jest jakiś drapieżnik. Najlepszy motocykl do nauki jazdy na kole to jest Endurak. 250 minimum, 350 max. A dlaczego? Dlatego, że oczywiście czteroosób. A dlaczego? Dlatego, że są lekkie, mocne. Się uczyć. Łatwo przychodzi nauka, dlatego że ktoś powie, że na kostkach to jest gorzej uczyć się jeździć na kole. Nie. Tu jest kwestia tylko ciśnienia w oponach. Czyli zasadność jest taka, jeżeli macie na Enduraku nową oponę. Jeżeli macie nową oponę, to ciśnienie nie może być za duże. Myślę, że gdzieś 0,8-0,6 i na takim ciśnieniu można się uczyć na nowej oponie. Chyba że jak ją zjedziecie tak jak moja, to już możecie tutaj powyżej jednej atmosfery pakować. Nawet jak teraz mam chyba 1,5, jak mi zejdzie jeszcze kostka, to wtedy nawet mogę na 1,8, na dwie atmosfery dopompować. Przód jest mało istotny, jedna atmosfera starczy. I taki motocykl do nauki na kole jest przewidywalny. Inne ciężkie maszyny, no nie wiem, ja bym tak, no nie wiem, nie pasuje mi na tych ciężkich maszynach jazda na kole. Tutaj macie fajny balans, jeżeli to załapiecie. Gorzej jak jest wiatr, nie? No to z wiatrem to nie wygracie na takiej lekkiej maszynie. Dobra, przejedzie ten samochód i jazda dalej. Wiem to z własnego doświadczenia, na jakim motocyklu najlepiej się uczyć, bo i próbowałem na ciężkim 140 ponad kilo Supermoto Husqvarną. Niby fajnie to wychodziło, ale te przeloty długie nie były. Nie umiałem tak się otworzyć na to. Potem Supermoto 650, też nie. Nie pasowało mi to. I dopiero na 350 Husqvarnie jakieś postępy zrobiłem. Potem 250, to już było trochę gorzej, ale też się jeździło.
No i z powrotem wróciłem do 350 i jest naprawdę mega. No i polecam Wam do nauki właśnie enduro na wtrysku, nie na gaźniku. Na gaźniku macie gorszą reakcję na manetkę. Przy wtrysku to jest po prostu idealne. Każdy wasz ruch manetki to jest albo być wyżej, albo na szybko odpuścić. A wiecie, jak to z gaźnikami jest, nie? Nawet bardzo dobrze wyregulowany to nie jest to samo. Nie jest też dobrze kombinować z napędami do jazdy nauki na kole. Po prostu to, co macie w teren, to samo używacie do nauki jazdy na kole. Nie mogą te biegi być za krótkie. Tu wiatr chciał mnie zmuchnąć. Do nauki polecam Wam asfalt. Pole, łąka to nie jest stabilny teren, gdzie po prostu to wyczujecie sobie. Równy asfalt. Bo na początku każda dziurka, każdy uskok, wszystko będzie Wam przeszkadzało w tym. W tej chwili mi nawet i krawężniki nie przeszkadzają. Może być. Wiatr tylko mi przeszkadza. Za duży wiatr, nie da rady na kole polatać tak fajnie, byle jak można, ale tak fajnie, wolno, nie da rady. O, prototyp. Ja jeszcze dzisiaj sobie pojadę na miasto, ale wracając do tematu, jaki motocykl jest najlepszy do jazdy na kole, no to mówię, mam Endurak. Endurak 100%. 5 lat już to trenuję. Jazdę na kole. To jest najlepsza opcja. Sam na to nie wpadłem. Do tego to mnie nakłonił Enduro Guma, który wybitnie lata na kole. We wszystkim nam pomaga ten motocykl. Wszystko dopracowane, dopasowane. Hamulce, biegi. Co jeszcze? Fajne długie lagi, gdzie widzicie po prostu, jaki macie mieć ten kąt jazdy na tym kole, żeby się nie wyglebić do tyłu. Czyli bezpiecznie to jest, jak te lagi są równo z asfaltem. Powyżej już jest niebezpiecznie, ale dopóki trzymacie się tej linii, do tej linii, czyli lagi, jak koło idzie do góry, prostopadle do asfaltu. Można sobie siedzisko wyprofilować, żeby po prostu było lepiej. Wszystko można zrobić. I ten motocykl w sumie no seryjny, nie wymaga żadnych tam dodatkowych bajerów, drugiego hamulca tylnego. O, motocykl dobry. Siema byki. A już ta beta to już mi naprawdę tak przypasowało. Teraz tak, w zależności, nie? Ktoś powie tak, no ale na szosówce jest lepiej. Może jest lepiej, ale na szosówkę, na supermoto, właśnie nauka jazdy na kole, no to no, musi być asfalt suchy. Najlepiej jakby było ciepło, dobrze nagrzane opony i dobrze nagrzany asfalt. I wtedy to klei i jest dobrze.
na kostce nie klei, nigdy nie klei praktycznie, ale po prostu jak nauczycie się dobrze wyrywać na kostce, to i na mokrym, w każdą pogodę, no wiadomo, na lodzie się tego nie zrobi, nie? I na śniegu też jest słabo, ale nie ma śniegu, nie ma lodu, jest mokro, jest deszcz, minus 5, a wy cały czas możecie trenować, możecie jeździć na kole. Właśnie tu o to chodzi w enduraka. To co, ja jadę się przejechać jeszcze. Może coś na mieście się uda wyrwać na koło, bo tutaj no nie da rady. No wiatr jest za duży. Raz słabiej wieje, ale jak zawieje, to z motocyklem chce mnie wyrzucić. To jest moja bestia do jazdy na kole, której nie zamienię na nic innego. Beta Factor. Siema, hejos. Siema. Sympatyczne, miłe, fajne. Widzieliście, jak ptaki mi tu przeleciały? O, policaja, ja chciałem tu na kółko zadać. I znowu się Blackowi upiekło. Już byłem przyszykowany. Tylko na koło. Dlaczego jeszcze endura? Dlatego, że ma długie biegi, nie tak jak krosówka, że można zarejestrować, że można latać po ulicach, jeździć. Można legalnie sobie wyjechać. Legalnie trenować. Siema. Tylko biegu na zapalonym nie umie znaleźć. Na wyłączonym tak. Git, malina. Beta. Ino beta. Bęk, bęk. Patrzcie, 2 lata jeżdżenia będzie. Nic nie połamane, nic nie poniszczone. Olej na czas wymieniony, nawet wcześniej, czasami po 5 motogodzinach, czasami po 8. Filtr czyściutki, powietrza zawsze, aż za czyściutki. Opona endurowa zjechana, miękka, fajna byłaby, ale mięciunia i łysa będzie zaraz.
tak gdzieś, nie wiem, jeszcze 3 przejazdy, 4, też będzie fajna łysiutka. Widzicie, patrzcie, teraz te boczne kostki się łapią. I wytłumaczę wam zasadność tych opon. Dlaczego ciśnienie na nowej oponie? Patrzcie, ja już tutaj ścieram sobie tą pod kostkami oponę, widzicie? Patrzcie, to wszystko już są przetarcia, odjazdy na kole. Już idę, no w sumie kurde, ona może dużo nie wytrzymać ta opona, bo jak tu złapię, to już koniec, czyli bardziej mi ściąga na tą stronę. Co jeszcze wam powiedzieć, dobrze wytłumaczyć. Chodzi o co, że jak jest nowa opona, to praktycznie tak, napompujecie ją za dużo, to będzie brała wam tylko tutaj środkiem. I dlatego przy nowej oponie jest ważne, żeby robić to na mniejszym ciśnieniu. Trochę będzie was bujać u góry, ale zaczną łapać te boczne kostki, czyli będzie wam szerzej, będzie wam łatwiej. A wiadomo, jak już w tej chwili u mnie mam wyższe ciśnienie i zobaczcie, jak mi się już te kostki wszystkie boczne zrównały. Ja już bokami cały czas lecę, to już jest, widzicie, pod kątem, nie? No i o to tu chodzi. Ty w taką oponę wpakujecie większe ciśnienie, a w nową oponę no wiadomo, no będą wam się zużywały te opony, no tak. Ale trzeba wybrać albo to, albo to. Guma. To już teraz naprawdę. Nara. Fajnie się gada. Thank you.